Siemano, tutaj Bartek. Jesteśmy trochę hangi, ale Brute Force Heroes. Jakbym brzmiał dziwnie albo mówił wolniej niż zwykle, dlatego że jestem chory, mam dużą gorączkę, ale co się trzeba pouczyć, prawda? Tutaj widzimy, że czekamy około 5 minutek, od razu dodamy sobie, minęło 2,5 mniej więcej. I czytamy, że ta VM-ka jest zmodyfikowaną wersją DVVA. Co ciekawe, ta maszyna ma mało lajków. A jest dość stara i ona mi w ogóle umknęła. Ja tak sobie przechodziłem po boksach, nagle patrzę. Wow, nie widziałem tego nigdy. Ona się nie pojawiła tutaj prawdopodobnie, tutaj. Także dziwna sprawa. No i tak, bla 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 bla, weź głęboki wdech, continue. Możemy też sobie połączyć się z torakmi. No i dobra. Witamy w Brute Force Heroes. Przyjrzymy się brutalnej sile od podejścia zera do bohatera. Wyjaśnimy, co to jest i tak dalej. Okej, co to jest brute forcing? Co to jest brutalne wymuszanie? To jest to zgadywanie, chociaż takie bardziej wykształcone. Bla 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 bla. Dobra. No, takie gdybanie. Czym jest zgadywanie, a czym nie jest zgadywanie? Dobra, ja to omijam. Jeden z najpopularniejszych narzędzi to będzie Hydra. Oczywiście obsługuje takie piękne rzeczy, z których jest dużo. Zwykle ludzie mają tutaj problem. Jak mają tutaj problem, to nie wiem. Nie idźcie w tą stronę. Bla 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 bla. GUI kontra CLI. Istnieje wiele narzędzi. Najpopularniejsza jest Hydra. Takie oparte na GUI to będzie Burp Suit. I tutaj chodzi o Intrudera. Owasp Zap. Nie pamiętam, co on ma. No i co, dwa pozostałe będą oparte na CLI, to Hydra i Patator. Powiem szczerze, Patator brzmi prawie jak Patapon i to jedyne co kojarzę, tak to nie jest narzędzia Patator, nigdy nie używałem. Bla 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 bla. Nie jest tak dobrze znany jak Hydra, jeśli używasz go nie, po raz pierwszy, nie bój się. Rozumiem, że pan nie chce tutaj robić maszynki o Hydrze, tylko woli o Patatorze. Z tego co tak wstępnie czytamy. Ale zainstalowane, ciekawe, okej. W ogóle zróbmy sobie Rooma. OK. No i tak. Lub odwiedź GitHuba. Jeżeli używasz modułu do czego hack me i tego działa poprawnie, musisz go. OK. apt install virtual. Ja raczej virtual.env będę już miał. Co? Ja mam virtual.env? What the fuck? Jak coś takiego może nie być defaultowo na Kali instalowane? Przecież to powinna być zbrodnia. OK. Przejdźmy sobie tutaj. Odpalmy virtual.env. Może z tym się uda? Ja nie rozumiem, czemu jest pytonk drugi. Może się uda odpalić pytonku trzecim. No dobra, chyba się udało. Jeżeli. No dobra, zobaczmy dalej. Bla 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 bla. I dajmy tego source'a. Dobra, udało się. Powinieneś przed sobą zobaczyć coś takiego? Świetnie. Patator jeszcze. Patator. Dobrze, wpisałem. No i lecimy. No i dobra. Pierwsze kroki. Burp Suit. Mamy coś do pobrania, także kliknijmy sobie. Password z TXT. Ja to szybko tutaj odpalam u siebie. Dobrze, że się nie pokazało. I teraz skopiujemy sobie Share Windows tutaj. Jest to, jak widzicie, taki pliczek, który ma w sobie troszkę haseł, prawie dwa koła. No i dalej, mamy Burp Suita. Zacznijmy od pobrania, spoko, maszynka, włączenie proxy, no to ja już pójdę może tutaj. Odpalimy Burp Suita. Ja zrobię to tak po kolei, bo jest to takie mocno tutorialowe, więc będę bardziej tutorialowy. Bla 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 bla. Wejdź do tej stronki, ustaw to, świetnie. Tutaj. Ok, mamy Burp Suita. I teraz tak, mamy przejść do tej stronki. Jak ktoś chce, to sobie może tak ustawić. Ja używam Foxy Proxy, bo jest mi wygodniej. Odpalamy. Jak sobie tu wpiszemy 1.1, to mamy tutaj naszego posta. Jakiś user token dziwny, nie wiem, czy on będzie potrzebny. No, widzimy coś takiego. Tu mamy response login failed.
Okej. Co oznacza kod odpowiedzi HTTP 302? To oznacza found. No i teraz użyjemy tego do brute force'u, czyli instrukcji, jak używać burpsuit'a. Możemy to dostać do intrudera, można też Ctrl-I, jakby ktoś nie wiedział. Tu możemy wszystko dać clear. Taka ciekawostka, można dać na przykład tylko to i nam wyczyści jedną część. Co oni tu każą zrobić? Każą dać admina, a tutaj każą dać add. Intruder, tak, password, token i tu wklejamy naszą listę, czyli czyli wiecie, to zrobię tak, będzie mi prościej. Wezmę sobie ten plik TXT i go sobie skopiuję i go tutaj wkleję. No i jak damy start tak, to powiem szczerze, to najszybsze na świecie nie będzie, ale no idzie. No i klikamy start attack, całkowicie OK, polega na tym, darmowej wersji zostanie ograniczony. OK, tutaj zakrył poprawne hasło, ale powiem szczerze, ja nie wiem skąd on wiedział, że to jest poprawne. Tu mamy status taki, length mamy taki. I tu dalej. Dla tych z Was, którzy zamierzają po prostu przejrzeć pliki z hasłami albo odnaleźć pewną wartość, zastąpiłem wartość w tym miejscu pobranym plikiem. OK. Dziwne jest to, że kody odpowiedzi oraz długość są takie same. Nawet dla pomyślnego hasła nie ma żadnych dowodów, że dialogu z tego ataku, że jest to poprawne hasło, ale tak jest. I obiecuję, że mogę to nawet udowodnić w pewnym sensie. Poniższy obraz pokazuje, jak naprawdę wygląda udana próba logowania. Początkowa odpowiedź na logowanie jest rzeczywiście taka sama, ale w przypadku naszych błędów do logowania odpowiedź przekrywa 302. A następna próba jest inna. Nie przekierowuje nas do login PHP, patrz wcześniej. Zamiast tego przekierowuje nas do strony index PHP. OK. Czyli mamy tutaj, że jest index PHP, widzicie? My tutaj mieliśmy login PHP, czyli jest po prostu inny redirect. OK, ja myślę, że na chwilę możemy to spauzować. I teraz prawdopodobnie będziemy się uczyć filtra, tak? Czy ja? OK. Teraz dalej. Teraz ci z Was, którzy są spostrzegawczy, mogę to. Chwileczkę. Dobra, tutaj mamy jako parę rzeczy. Bądź try smarter. OK. Możliwe zużycie makr burpowych. Żeby obejść takie rzeczy jak unikalny user token, jednak to wykracza poza zakresy tego pokoju. OK. Ja nie wiem, czy w sumie nie wystarczy zrobić tak. Tutaj mamy options, mamy grep extract. Weźmy OK. Teraz damy. No i szukamy tego, gdzie nie będzie login PHP, tylko będzie coś innego. Tak? Dobra, tu sobie leci. Jaki jest prosty sposób na odróżnienie nieudanej pomyślnej próby logowania w powyższym przykładzie? To będzie header location index PHP, tylko tu kropki nie ma, kurde. Dobra, po chwilę pomyślałem nad tą odpowiedzią i tu pasuje, że to będzie location response header. No i dalej. Burpsuit, aby skutecznie wymusić logowanie w tym przypadku. Oczywiście, że tak. Aha. Nie? Chyba ten user token jest zbyt unikalny, rozumiem. Ja to zostawię do końca i zobaczymy, czy będę miał rację. Dobra, następnie mamy patatora. Nie powiem, jak tak to brzmi w ogóle, brzmi śmiesznie. I tak, spróbowaliśmy burpsuitem, okazało się, że nie jest odpowiednie narzędzie tego zadania. Jest, tylko człowieku nie chce się tłumaczyć. Burpsuitem zrobić wszystko. Okej, ale nadal jest to świetny punkt wejścia. Byliśmy w stanie opracować składnie żądania. Jak powstaje żądanie logowania i możemy wykorzystać te informacje w przyszłości, aby wypróbować inne narzędzie.
Jest to pokój Brute Force'a, więc na pewno użyjemy teraz Hydry, prawda? Nie. Nawiasem mówiąc, wyraźnie nie wyczytałeś nazwy zadania. To Patator na ratunek. Patator to jest ziemniak z peleryną. Już wiem, czemu nie tam tego narzędzia. Ok, tutaj mam napisane, że wybrał Patatora z kilku powodów. Jednym z nich jest to, że jest to powszechne narzędzie, mimo tego, że nie jest to powszechne narzędzie, mimo tego, że fantastycznie działa. Po drugie, Hydra również nie jest najlepszym wyborem. Wystarczy przeprowadzić szybkie wyszukiwania, by stwierdzić, że ludzie mieli wiele problemów próbując brute force'a na DVW za pomocą Hydry. Jak na przykład ten wątek tutaj. Ja nie wiem, w sensie o co chodzi tym ludziom. Ja normalnie używałem tego, jak się uczyłem security. Jeszcze w ogóle nie byłem w security, a no, działało mi to, nie? Ale nieważne. Bla, 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 bla. Przydatny arsenał. Spójrzmy na Patatora minus H. Tu mamy bardzo dużo opcji. No i dobra. Tutaj mamy składnię, czyli URL-a, body, headera i co to jest za warunek, kiedy będzie poprawny. Dobra, i tu mamy składnię już trochę wypełnioną, jak widzimy. Czy mamy PHP session, security, impossible. Ja mam chyba, a mam impossible, ok. Bla, 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 bla. I tu mamy fgrepa. I dobra, pola URL, body i header można skopiować bezpośrednio z burp suite'a. Warunkiem zakończenia sprawdzenia, czy została odpowiedź, nie zawiera. Ok, czyli mamy fgrep false, login PHP. Ale wciąż brakuje nam kilku kroków. Ok, nie chcemy wysyłać tego samego user tokena i cookiesa. Na szczęście przy odrobinie baszowej magii możemy tworzyć skrypt, który by dynamicznie generował tą wartość dla nas. Dzięki temu panowi. Ciekawe. Możemy, nie musimy nawet sami wykonywać takiego ciężkiego podnoszenia. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Możemy wziąć scenariusz, w którym. Możemy wziąć scenariusz, w którym stworzyli, dostosowali go do naszych potrzeb, brutalny brute force'u. Nasz skrypt powinien wyglądać mniej więcej tak. Ok. NB, nie wiem co znaczy NB. Jeśli okaże się po uruchomieniu pojawia się błędy dotyczące paru KV, spróbuj zmienić skrypt do opłacania Patator. Znajdowało się w jednej linijce. Tak? Mamy w baszu, rozumiem. Command not found, ok. Oj, tu chyba H usunąłem. To ja end delete. Spacja. Delete. Session ID, CSRF, login, file. Ten file mnie ciekawi. Jak ja mam nazwać mój plik? To ma być copy passwords do file? Nie wiem. Zobaczmy teraz. Ok. Tutaj mamy, że po uruchomieniu może zauważyć coś. Kiedy się zatrzyma, nie jest łatwo stwierdzić, które hasło jest właściwie poprawne. Możemy odfiltrować błędne hasło za pomocą maxi minus x. Składnie informacje są takie same. Jeśli utknie, zastanów się, jaki tekst jest odpowiedzi poprawny. Okej. Okay. Jakie akcje możemy użyć, aby wyświetlić tylko poprawne odpowiedzi na hasło? Odpowiedź zawiera takie coś. Dobra, co się tutaj dzieje dalej?
Pomijając taki szczegół, że mieliśmy tutaj robić patatora. Wait. Ojej. Ekszy. A chodzi o ignora, dobra. No i dobra, i na pewno będzie ignore. Fgrep. Tu mamy ignore. Teraz będzie równa się, ale nie login, tylko całe to może. Ma zawierać takie coś i zobaczmy, czy to jest nasza odpowiedź. No i świetnie. Jakie hasło admina? To zobaczmy. Odpalmy tego testa. A, wywala się. Username. Ma problem z username. Username równa się admin. A, ciekawe. Wiecie, tak sobie myślę, że jak tutaj są jakieś problemy, weźmy tego chłopa, zobaczmy, czy on nie dał czegoś fajnego. Quick copy paste. Nie ma nic innego? Takie coś, takie coś. Bo tam to wyżej to już mamy. Dobra, tutaj jest taka pełna rzecz do skopiowania. No, to czyścić nie musimy. Weźmy sobie nano www.sh i dobra. Co musimy podmienić? Pierwsze co to podmieniamy urla. Na tego naszego. Drugie co to user list. Podmieniamy na coś takiego. I damy user txt admin. Tam się pluje o usera, więc wiecie, damy tak, żeby nie pluło się. No i drugie. Już może nie Rockyu, tylko CHE, ojej, pomyliłem się. I tutaj jakieś LS. To. Mamy success location równa się index.php. Tak. Dobra, zobaczmy, czy to działa. Bash. Okej. Tu jest jakiś problem. What the hell?
Wiecie, tak już zacząłem sobie kopiować skrypt Pythonowy, kiedy teraz zauważyłem, że... Tutaj nie podałem listy user. O, i teraz działa. No cóż. Już zacząłem tutaj Pythonowy. No to zobaczmy sobie to. Leci ładny bruteforsik. Czekamy na hasło admina. Ja wam spauzuję. Jeszcze w kolejnym zadaniu będzie trzeba użyć zapa, dlatego ja sobie już przygotowałem tego. Zapa z oficjalnej strony. Dokładnie z takiej. Mamy tutaj Linux Installer. Tu mamy skrypt. I nie pozostaje nic innego jak odpalić zapa. No i tak, tutaj widzimy. Ok, ruta. Tutaj widzimy, że się udało. Password jest takie. I pasuje. No i dobra, teraz mamy bootforcing zap, a ja w międzyczasie tu napisałem, żeby pobrać go. Także ja robię. O Jezus. Tak? I odpalam ten skrypcik. Yes, accept. OK, installation finish. No i możemy sobie iść do tutaj. OK, bla 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 bla. I możemy spocząć na laurach i tak dalej, i tak dalej. OK, tutaj mamy jakiś mechanizm do security. Zmień poziom na low i kliknij submit. OK. Low i submit. OK. I teraz jest niski, jak widać. Świetnie. Teraz mamy brute force runda druga. Spróbujemy zalogować się testowo za pomocą zapa. Tak jak robiliśmy to bersuitem, tylko tym razem mamy kilka ważnych kreców do wykorzystania. Zloguj się używając użytkownika admin i hasło z tego zadania. Powinieneś otrzymać wiadomość informacji, że zlogowałeś się do obszaru admina. Następnie spróbuj zalogować się testowo z nieprawidłowymi, takie jak na przykład test testing. Ok, to ja wyłączę może tutaj na chwilę proxy jakieś. Intrudera też wyłączymy. I odpalimy jakiegoś zapa czy coś. Ja nie wiem, jak się tego używa, jak coś. Ja. Się coś zaloguje, coś tam. Uninstalling. Ja no fajny ten zap, taki niedziałający. Dobra, no to mamy jeszcze raz. Kurde, ja nie wiem, jak się tego zapa włącza tutaj. Czemu zap nie wymusił HTTPS-a? What the? What is going on? Czemu? Co się dzieje? Za bzdura w ogóle? W ogóle. Co? W ogóle, właśnie, dlaczego jest HTTPS? Przecież nawet nie jest otwarty port. Co za bzdura? Jaka to jest bzdura? No i powiedzcie mi, że to narzędzie jest dobre. W defaultowej konfiguracji? Ha. Jak mi w defaultowej konfiguracji. Co za bzdura w ogóle? Masakra.
W defaultowej konfiguracji zaraz po odpaleniu narzędzia mam wymuszone HTTPS, kiedy ten port w ogóle nie jest otwarty? Nie, jak to nie jest bzdura, to ja nie wiem, co to jest bzdurą. Dobra, to miał być test i testing. Miało być admin i chyba, no to chyba nie to. I to admin i... I to. Ok, mamy login, post login. Ok, tutaj weźmy sobie faz. Tak? Ok. Robię przerwę od tego rooma, bo absurdalność tego narzędzia mnie zmiotła. Ok, wracamy po jakichś 2-3 miesiącach. Tak patrzę, że nagrywałem to dokładnie 2 miesiące temu ponad. Mała przerwa, bo czegoś nie rozumiałem. No i co, tu ma być disable, tu ma być low. I tyle, idziemy na vulnerability brute force. Tu jest uninstalling. Ok. I wpisujemy tutaj, jak będzie test, test. A no tak, bo ZAP nie wymuszał HTTPS, a pamiętam, dlatego nie chciałem tego używać. Czemu? Nie wiem. Atak, atak, faz i to było username. Okay. THM, Brute Force Heroes. Ale ja mam tą listę wziąć? Okej. Okay. Mamy naszą word listę i... Wybieramy sobie. Rozumiem, że to jest jakieś add. Ok. No i teraz password. Add. Password. Add. Ok.
A trzeba po prostu poczekać, tak? I trochę nie poniosło? Tutaj widzimy, że nam się coś złapało. Powiem szczerze, że trochę się zdziwiłem, że tak szybko. Tutaj mamy tego. Inny lew, widzicie? W bajtach. I tu mamy Buster i Rhymes. Zobaczmy, czy działa. Pięknie. Teraz Hydra plus Patator. Powiem szczerze, nie pamiętam tego Patatora już w ogóle i nie używałem go, a Hydrę używałem od tego czasu, kiedy to zacząłem nagrywać. Myślałem, że już skończyliśmy. O nie, teraz świetnie, bla 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 bla, spoko. Weź dwa hasła, które znaliśmy w zadaniu 5 i 6, zakoduję wyżej formatów. Czekajcie, co? Okay. Zadanie 5 i 6. Mieliśmy takie hasło, to weźmy. Cyber szefa odpalmy, może niekoniecznie tutaj. I to możemy chyba wstrzymać, żeby nam serwer. Tu się gdzieś daje pauzę. Spoko. No to dobra, tam jest. Hex base 64. Zacznijmy od tu hex. I delimiter non dajmy. Nano encoded passwords. Txt. Tak. Plus to. Plus tu base 64. Plus dajmy base 64, nie wiem, URL save może. Zapiszmy. No i teraz drugie hasło zadania z zapem, czyli rymes. No i teraz tak, czyli na pewno tak. Na pewno tak. I na pewno tak. OK. I teraz mamy to. Odpalamy. Minus V to jest verbose. Nie wiem po co, ale OK. Jakbyś nie rozumiał opcji, to są wyjaśnione, bo zawsze możesz odpalić helpa. I patatoren to będzie coś w tym stylu. OK. I tu widzimy kodowanie, już będzie hex z. A. Zapomniałem o tym. To czekajcie.
Tutaj widzimy się skrakowało. Mamy hasło oraz Tomboy 1. W sumie jest hasło. Nie spodziewałem się innego, skoro jest URL encoded. Tomboy 1. Czy ja nie umiem pisać? Tak, bo to jest Tommy Boy. I teraz mamy brute forcing hashes. I teraz tak, o nie, jeszcze nie skończyliśmy. SSH. OK. Zaraz. Nie na to patrzę. Teraz cracking haszy, bla 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 bla. Spoko, można zlokalizować, jakie to są hasze. Użyj takiej komendy. A, okej. Okay. Tak szczerze, to jeżeli możemy użyć takiej komendy, to nie muszę nic krakować. Mogę temu userowi zmienić hasło. Ale taki szczegół. Zakładam, że jesteśmy ten. O. Po prostu plus read. To mamy crack me, jak widzicie. No i dobra, co tu jest? Mamy takiego hasza. Okej, błędna konfiguracja dla nas. John the Ripper, hashcat. Tak można zrobić, spoko, w taki sposób, taką maską. Dla wszystkich cyfr. Okej. Okej. Sposób przeszukiwania, okej. Bonus, w katalogu domowym znajduje się folder wskazujący skrypt Pythona i plik TXT. Chcesz powiedzieć trochę z użyciem mask i hash crackingu? No to ja powiedzmy, może nie w brutforsowaniu, tylko w krakowaniu się tym poławię kiedyś indziej. Okej. Okay. Do którego użytkownika możemy złamać hasło? Crack me. Oj. Crack me. Jakiego trybu potrzebujemy haszowania użytkownika? Co? Jakiego trybu potrzebujemy do haszowania użytkownika? To pytanie w ogóle po polsku? Znaczy po angielsku? Aha, chłop chodzi... Jeju. Nie no, chłop to po prostu odleciał. Hashcat, example. Chyba mu o to chodzi. I że to będzie SHA-512 Unix, tak? SHA-512. Ale ten Unix. Where is Unix? Tu jest 1800. O to chłopu chodzi? Tak, ale do. Bez sensu. Jakie jest skrakowane hasło? Zabierzemy tego hasza. Ja to zrobię Johnem, bo ja nie widzę powodu, żeby tego nie robić Johnem. Ale zastanawiam się, czy tam nie muszą maski wlecieć. Także to może też potrwać. Ile? Ja bym to zrobił właśnie teraz. Minus minus mask, to się równa. I tutaj mamy ten. Maskę. Mamy ile znaków? 5 znaków. Bo all digits, zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dałem sobie tutaj 7 bilionów, 777 miliardów, 809 milionów i z hakiem prób. Dałem taką maskę.
Nie wiem, czy będzie dobra. Powiem szczerze, myślę, że to będzie coś prostego. 24 dni ma się krakować. Powiem szczerze, myślę, że to będzie coś prostego. Dlatego poszedłbym bardziej w takie coś. Są to po prostu takie litery. Ale pewnie to jest coś innego, dlatego. No samo to już widzicie, gdzie tu jest czas. Godzinę, to już jest długie. Mógłbym strzelić, że to by było na przykład coś w stylu. Oj, maszyna wygasa? Jeszcze nie. Że to by było coś w stylu tego krak mi na przykład na ile? Na 5 znaków? Jakiś krak? Kurde, jest to bez sensu, że ja mam aż tak zgadywać. W sensie moc obliczeniowa, jaką ja tutaj wykorzystam, jest potężna. A to jest zadanie, które powinno być trywialne. I tutaj no nie ma żadnej takiej podpowiedzi. Na przykład ta podpowiedź nam mówi, że to by było. What is D? Cyfra, U to jest duża litera. Kurde, ja nie wiem, co chłop tu myślał. Jest ultra długo. Dobra, miałem rację, że to będzie proste hasło. I co ja zrobiłem? Ja sobie wziąłem rules Let's Pick. Wziąłem takie słowa jak. Ja wziąłem crack me, brute force i coś tam jeszcze. No i sobie użyłem na tym Let's Picka, wrzuciłem to do pliku i tu mamy crack. Czyli udało się słowo crack znaleźć. Tak, jakiej maski musimy do tego użyć? No to jest to litera, litera, cyfra, litera, litera, ale w tym wypadku ja użyłem tablicy, nie tablicy się nazywa. Rulesa, a nie maski, bo moim zdaniem maska to by trwała tutaj za długo w stosunku do trudności zadania. I co my tu mamy? Lily. Lily. No i konkluzja, nasze wnioski na koniec. Było fajnie, kończymy. Dzięki. Completed. Tak jest. Dzięki za uwagę. Na razie.